Laudetur Jezus Christus. In saeculo saeculorum. Amen. Pod koniec października 2022 roku w polskich kinach zaczęto pokazywać film o Medjugorje, wyprodukowany przez promotorów Objawienia. Film jest zręcznie zrobiony i wiele osób dotąd nieprzekonanych po jego obejrzeniu stwierdza, to jest prawdziwe objawienie. Ci, którzy obejrzeli film, twierdzą, że pojawia się w nim informacja, że Komisja Watykańska działająca za czasów Benedykta XVI uznała pierwsze kilka objawień za prawdziwe. Przypomnijmy, że chodzi tu o komisję działającą pod przewodnictwem kardynała Camillo Ruiniego. Jej raport nigdy się nie ukazał i nie został zatwierdzony przez Watykan. Dziennikarze twierdzili, że dotarli do niego. W prasie można było przeczytać, w niepublikowanych dotąd dokumentach komisja wyjaśnia, dlaczego dużą większością głosów, 13 na 15 głosujących, uznała, że pierwszych objawień w Medjugorje nie można sprowadzić do działań czysto ludzkich, lecz należy uznać ich nadprzyrodzoną przyczynę. Proszę Waszą Ekscelencję o komentarz. No cóż, jest taki te jasnowidzący, które tam coś widzieli, oni przyszli z takiego, z tych ruchów nowych, takich, ta czołówka. Oni byli w tych ruchach i potem dalej kontynuowali to w Medjugorje. No jak wiemy, że nieraz, powiedzmy, prawdziwe objawienia, jeżeli weźmiemy to w Polsce, nie? W Gichwaldzie. Na jakim poziomie oni w opinii katolików w Polsce, bynajmniej? Kiedy Matka Boża mówi po polsku, jest utwierdzony cud, ale nabożeństwo ludu Bożego w Polsce do Matki Bożej Gichwaldzkiej jest takie bardzo znikome. To tutaj więcej do Lichenia przyjeżdża. No, do Lichenia przyjeżdżali miliony, teraz przyjeżdżają mniej, bo to tutaj jakieś tam inne rzeczy zadziałali, że nie przyjeżdżają. Albo inne jakieś sanktuarium, to wtedy ten sanktuarium działa na jakimś takim regionalnym poziomie. A w czasach zaboru niemieckiego Matka Boża mówi po polsku, znaczy coś tutaj jakby nie gra, ale cud jest zatwierdzony w Watykanie. Natomiast inne cuda nie są zatwierdzone, że jako cuda, ale nadprzyrodzone. Fatimskie nabożeństwo, które powiedzmy coraz zanika i zanika, kiedy Matka Boża mówiła o tym, że i te widzący widzieli człowieka w bieli, który tam, potem papież idzie do krzyża zabijany, z broni palnej i tak dalej, i wiele zniszczonych będzie hierarchów, to faktycznie mówi o końcu Kościoła. To dzisiaj się mówi, że o tej trzeciej tajemnicy fatimskiej wiedzą tylko masoni. A hierarchia kościelna katolicka z ust papieży tego nie wydała na świat. A z jakiej racji nie wydała na świat, jeżeli powinna to była wydać? Bali się co? Opinii o sobie? Bali się te, które powiedzmy nie żyli po Bożemu i bali się, że to Katarzyna Emerych mówiła, że tam też piekło będzie wystrzelone biskupami, kardynałami za to, że niewierni Kościołowi? No tak będzie. Jeżeli oni niewierni, to będą tam, gdzie wszyscy inni niewierni. A będą wierni tam, gdzie są wierni. Jeżeli bogacz był niewierny Bogu i rozkoszował ze Starego Testamentu, to popadł do piekła. I on było gorąco. A jak biedak pokutował, niósł swój żywot ciężki, jaki miał, to był przyjęty na lono Abrahama. I kiedy potem ten bogacz zobaczył, że ten biedak na lonie Abrahama, mówi, poszli do moich braci, niech ich tam uprzedzi, że to z niej się dzieje. I tego się nie wydarzyło. Abraham mówi, mają Pismo Święte, niech czytają i niech słuchają proroków. Nie będzie nic innego. Pan Bóg nie będzie robił specjalnie dla każdego głupka cuda nowe. Nie będzie tego robił. Dlatego dzisiaj jest więcej zapominana Matka Boża Fatimska, która mówi o końcu rzeczy. Ona pokazała się 6 razy i wystarczyło dla tego, żeby powiedzieć, ja jestem niepokalanie poczęcie. Nie niepokalanie poczęta, a niepokalane poczęcie. Trzeba zrobić różnicę wielką między jednym i drugim. To zanika. Natomiast bierze góry
nabożeństwa w Medjugorje. Może słusznie ludzie mówią, tam niektórzy jadą, nawracają się, chodzą po górach, robią rekolekcje, przejeżdżają księża, spowiadają się. Masa Niemców jeździ do Medjugorja, do swoich kościołów w Niemczech, nie chodzą. A tam jedzą, żeby cud otrzymać, bo już nie może nic, nie pić, nie jeść, a nie chce jeszcze cud otrzymać, może będzie pił i jadł znowu. Będzie popijał piwo bawarskie, albo jeszcze jakieś inne. Dlatego cuda szukają. Od początków to, co się dzieje w Medjugorje, to więcej nabrało takiego ruchu charyzmatycznego. Tam nie ma fundamentu nauki dosoborowej. Dzisiaj próbuje masoneria światowa zamienić Matki Boże Fatimską, Lurdzką, Gieczwalską, a teraz szczególnie w Polsce, zamienić Medjugorską. Dlatego filmik taki powstał, żeby znaleźć tych, którzy się nawrócili tam. Nie ulega wątpliwości, że Pan Bóg może wszędzie nawrócić człowieka. Ja mam taką wypowiedź, może troszkę taka kolokwialna, może komuś uderzy po głowie, ale nawet jeżeli Pan Bóg chce nawrócić, to może w glazecie kogoś nawrócić. Poszedł do jakiejś załatwiać sprawy, tutaj jakieś jemu wiaderko na głowę upadło i on bał się, że go zabije, mój Panie Boże, przebacz. Nawet spontanno może powiedzieć. Albo zacznie się modlić. Wspomnij modlitwę z dzieciństwa. Tak jak ktoś jeden mówił kiedyś, kurs Alfa i Omega, no to jest anglikański kurs protestantów z Anglii. No ale ja tam nawróciłem się. No i pięknie, że ty tam się nawróciłeś, ale to nie jest ziarno, to jest plewa. No ale ja tam się nawróciłem. No to nie znaczy, że jeżeli to by dał, powiedzmy, jakiś tam antychryst tobie dał chleba, kiedy ty głodny i ty zjadł i czujesz zdrowie, że trzeba temu antychrystu oddawać swoje duszy. Podziękować jemu za chleb, ale wycofać swoje duszy, nie oddawać jemu. Na tym to polega. Dlatego, jeżeli w Medjugorje otrzymał coś, to nie znaczy, że to jest wszystko tak dobrze. Trzeba wejść do tego, jak tam było. Patrzcie, te wszystkie widzące, albo większość z nich, albo stworzyli jakieś swoje tam bary, albo stworzyli swoje małżeństwa, jakieś takie nie wiadomo jakie, albo żenili się na zakonnicy ksiądz. W prawdziwych zjawiskach tego nie było. Tam, gdzie były prawdziwe zjawienia Matki Bożej, która mówiła bardzo konkretne rzeczy. Matka Boża w Fatimie mówi o czym? Pokuta, pokuta, pokuta. Ona mówi szacunek do Najświętszego Sakramentu. Matka Boża pokazuje piekło, a dzisiaj o piekle nikt nie mówi. Co mówi Matka Boża tam gospa w Medjugorje? Mir, mir, mir. Mir to i po rosyjsku, i po bosnijsko-chorwacku mir. I tam jeszcze mir po ukraińsku. Pokój, pokój, pokój. A gdzie my to słyszeli? Pokój, pokój, pokój. A był taki jeden bardzo mądry, taki wykonujący woli Boga do końca, aż do szczytu, do krzyża. Pan Jezus mówił, kiedy będę mówił spokój i bezpieczeństwo, wtedy wszystko się zacznie. A pokój głosi człowiekowi, a nie spokój. A tam coraz więcej tego protestantyzmu, zielonoświątkowskiego, ciągnie tam się objawia więcej i więcej. Dlatego, kiedy takie zbiorowe, takie orgie, takie nawet duchowne orgie, to nie jest Woodstock w swoim rodzaju, nie? To nie podobne na Woodstock. To nawet może nie przystanek z Jezusem. Chociaż tam też jest wszystkie wybaczenia, które nic wspólnego nie mają z Jezusem. Ale tam jeszcze jest tak mniej więcej przyzwoicie. Czy nie chcą nam tutaj w Polsce Matki Bożej Częstochowską, Świątynię Narodową, Matki Bożej Gieczwalską, Licheńską, takie świątynie, które jest jakby dla Polaka tak ważnie zamienić na jakąś inną gospę. Czy wy tego Polacy nie czujecie? Że znaczy coraz więcej i więcej wciąga się do tamtej. I ona ma ciągle objawienie. Jak ktoś gada i gada i gada.
Błogosławi nas. Matka Boża nie może błogosławić, to kobieta. Ona nie może błogosławić. Błogosławić może ksiądz, diakon może błogosławić, biskup może błogosławić w kościele katolickim. A jeżeli siedzi jakiś pan w dżinsach i na kanapie błogosławi ludzi, którzy go słuchają, znakiem krzyża, on może pobłogosławić swoje dziecko, swojej żonie dać krzyżyk tam, bo ona idzie w drogę gdzieś tam, żeby wróciła żywa, zdrowa. Ona jemu może pobłogosławić, ale nie może błogosławić innych. On nie ma tej mocy. Dlatego to nie jest znak tego, że tam gdzieś ktoś otrzymał uzdrowienie, że to już jest jakby panacea od wszystkich chorób. I ta komisja, która była, jeżeli do dzisiejszego czasu nie wydrukowała niczego innego, to znaczy innego i nie było. Jeżeli mówi komisja, że tam niby to mogło być pierwszych jakichś 6 zjawień, coś tam mało nadprzyrodzonego, to niech konkretnie powiedzą, co mało nadprzyrodzonego. I niech ta prawdziwa komisja zbada, czy to było tak, czy inaczej. Gozer, który był postawiony z ramienia Bergoglio, żeby badać, tu arcybiskup z Warszawy, Pragi, który to robił, badał tam, powiedział, że tam nie ma żadnych jakichś nadzwyczajnych rzeczy. Kilka biskupów z tej decyzji, tam gdzie ta gospa się ukazywała, nie potwierdzili tego, że ma coś takiego nadzwyczajnego. Tylko zawsze były zatargi między biskupem i franciszkanami, którzy mieli dobry biznes na tym. Jeszcze wiele mafii włoskich i innych mają na tym biznesie wokół tych dewocjonali, tych wszystkich hoteli i tak dalej, mają wielki biznes, który dobrze się rozwija. Oczywiście tam przyjeżdżają ludzie w jakieś terminalnie chorzy i tak inni, które tam jakby pod propagandę, że tam coś się dzieje, jakoś inaczej do Matki Bożej się odniosą. Na pewno niektóre otrzymują jakieś zjawiska. Tutaj też niektórzy liderzy na stadionach mówią, w takim sektorze uzdrawiają się kobiety od bezpłodności. I wszystkie tam hi-hi, ha-ha i uzdrawiają się już. I będą płodni. A potem mówią, tutaj każdego tam jakieś redykulita czy jakaś inna choroba też się uzdrawia. Jakąś siłą ten pacholek może uzdrawiać kogoś, jeżeli jemu tej siły nikt nie dał. Sam wyprosił Pana Boga, daj mnie Panie Boże, ja to będę robił. Ta w kościele katolickim nie bywa. Daje się tylko temu, którego Pan Bóg wybiera w pokorze serca i ducha, po to, że duchowuje się Bogu, a nie wymagając na Bogu, że daj mnie to, a ja będę to robił. I nie pod Toronto Blessing błogosławieństwem, a pod pokornym podporządkowaniem się Panu Bogu. Dlatego te wszystkie działania, które tam jest od tyle lat, że one jeszcze się pokazuje. I nie ma nic konkretnego takiego, które by mówiło coś, to co jest w Ewangelii, w Pismie Świętym od Jezusa Chrystusa i po dzisiejsze czasy, nowego tam nic nie ma. Ja bynajmniej we wszystkie te zjawienia, które dzisiaj jest, Matka Boża tam się objawiła, czy tam, ja w nich nie wierzę, to tylko jest jakby taka okraska, znaczy zafarbowanie takie emocjonalne, które daje troszeczkę ta pobudza ducha nieraz, bo emocje nieraz pobudzają ducha, że niby coś teraz może się dziać. Kiedy mamy troszkę przygnębionego ducha, to wtedy nawet i modlitwa nam nie pomaga. Ale kiedy my mamy takiego ducha troszeczkę, ty tam masz duch piękny, tam się cieszysz czymkolwiek, nawet jakąś bzdurą taką, ja wtedy też się cieszę z tobą. Ale to mnie nie pomoże. Bo powinna być gruntowna pociecha, która pochodzi od Boga. A ona może być nawet na krzyżu. Ona może być nawet na drodze krzyżowej. Chrystus gdzie otrzymał podtrzymania od aniołów? Już na krzyżu. Pan Bóg, znaczy w ogrójcu raczej, potem w tej drodze krzyżowej, którą prowadził. Dlatego ją znosił dla naszego zbawienia, dla mego zbawienia. Dlatego my powinni być wdzięczni. Nic nowego na świecie nie ma. Natomiast Matka Boża Medjugorje dała konkretne rzeczy, no nie tym Fatimie, że będzie wojna światowa, i inne rzeczy, które nas mogą przekonywać.
Matka Boża Giczwalska, której kult biskupi w Polsce zapomnieli, czy Osuchowska jeszcze była Matka Boża, która w jakiś sposób uzupełniała Częstochowską. Ale ze względu na to, na mani-mani, jest takie jak to się przeciągania, niby nie wolno uprawiać, jak mówi Bergoglio, tego prozelityzmu, ale geszeft wygląda, że można robić, nie? Bo daje się komuś przywilegii w Watykanie albo jezuitom wybudować na całym świecie jezuickie kościoły i tam głosić bzdury teraz w dzisiejszych czasach. W czasach Loyoli było wszystko dobrze. A dzisiaj to jest zupełnie inaczej kościół. Czy franciszkanie, które w czasach Franciszka byli podobne do niego, bo on głosił tylko to, co w Ewangelii jest. No dzisiaj franciszkanie, jeżeli skaczą razem z paczą mamą, z grzechotką, która oznacza tego męskie dostojeństwo i kobiece dostojeństwo połączone w tych nasieniach. Czy papież o tym nie wie? Czy ta ekipa jego nie wie, co tam się dzieje? Czy franciszkanie nie wiedzą, do jakiego głupstwa sprowadzają swoje podskakiwania? Dlaczego je wciągnęli? No i to samo inne. Ja w takie bredni takie nie wierzę. Ja wierzę w Ewangelii, wierzę w wypowiedzi Chrystusa Jezusa, apostola Pawła i innych apostolów. Ja buduję swoje wiary na tych księżach, którzy siedzieli w więzieniach. To mnie wychowywali, ja widziałem ich nieczyny. Oni siedzieli po 5 lat, po 10, 25. Oni byli pełni ducha i głosili nadal, nie bojąc się niczego, wiary w Chrystusa Jezusa. Oni byli na stanowisku swoim, a nie poddawali się jakiejś depresji, nie wiadomo dlaczego, i strachu, że oni to głoszą. I biskup, który mnie wyświęcił, on się nie bał tego. On pracował w jakiejś tam wioskowej parafii, gdzie komary zawracali już ogony, bo tam dalej nie chcieli lecieć. Ale on był prawdziwym biskupem, poniżanym przez ubeków. To, co dzisiaj jest wywyższenie Medjugorskie, które nie ma pewności żadnej i nic nowego, co by dodawało tylko więcej zamętu i propagandy według tego wszystkiego, mnie pachnie tym, że tutaj jakby pod tym pretekstem można też jakieś robić zjednoczenia tych wszystkich religii tam. Będą skakać. Gospa. Nawet sam obraz tej gospy mnie nie przekonuje. Dzisiaj, jeżeli patrzymy, powiedzmy, na w internecie niektóre, powiedzmy, obrazy Matki Bożej czy Pana Jezusa, ohyda. To nie jest te średniowiekowe, kiedy wydaje się, że Matka Boża tuż urodzi coś. Tuż, jak to się mówi, oddychnie na ciebie. Tak żywy, tak przelania tego, co artysta mógł to zrobić w tej Matki Bożej, czy w tego Jezusa. To się czuje taka pewność przy tym wszystkim, że to jest naprawdę to, co jest. Czy dzisiejsze Matki Boże, powiedzmy, mnie pokolenowie, franciszkanie, co wy, z rozumu zjechali, czy co, w końcu? Bez nóg, bez niczego, tam jakaś jak wiedźma stoi i tutaj w sercu jest hostia. Tak trzeba zejść nisko? Czy to Franciszek by akceptował to wszystko? I tak samo kto akceptuje te gospy franciszkanie? Tam dobra kasa idzie. A jeżeli chodzi o kasę, a nie o zbawienie ludzkie, to my wtedy mamy poplątanie z pomieszaniem. Biznesy zajmujcie się, korporacje otwierajcie. A to jest korporacja taka katolicka, pod pretekstem katolickiej Matki Bożej. Tak jak się mówi, firma raga i kopyta. Rogi i kopytka, firma, która nic nie dodaje do zbawienia, oprócz emocji. Tyle, żeby tam nie przedłużać tego czasu, nie zabierać. Jeżeli Watykan nie wydał, a było zabronione w ogóle urządzać tam pielgrzymki organizowane, jeszcze pamiętam, czytałem w Kazachstanie dla księży, w Kaje było nadrukowane, jeszcze Kaje było mniej więcej półkatolickie, i oni wydrukowali to, żeby Benedykt XVI zabronił, znaczy on jeszcze był wtedy prefektem kongregacji wiary. On to zabronił, bo nic pewnego nie było.
To znaczy, jak nie było nic pewnego, to znaczy, jak niepewne, to nie można tam iść. Wszystko pewne jest w Chrystusie i w Matce Bożej. A Matka Boża, ona nie może przeczyć Chrystusowi. Ona nie może robić rzeczy, które nieodpowiednie. Dlatego we wszystkich tych ruchach, które byli posoborowych, nawet jest pretensje do Faustyny Kowalskiej. Nie wszystko tam było dobre. Ale ktoś powie, no jak to? Przecież to nasza Faustyna Kowalska. Tak, ale było też wszystko takie podporządkowane pod posoborowe agendy. Tak, nasz Jan Paweł II, my nic więcej nie widzieli. Jan Paweł II, nasz rodak. Tak, ale my krytycznie nie odnosili się do tego, co robił. Dlatego my jakby uderzyli się do osoby, ale nie widzieli tego, co poza tym było zrobione nie tak. Jeżeli by oddzielili prawdę od zmysłu, nawet dzisiejsze siostry Faustynki, powiedzmy, nie tym dano, nie takich chciała siostra Faustyna, ona chciała innych, których dzisiaj jeszcze nie ma. Albo już jest gdzieś tam Rybarowo, czy jak to się nazywa, taka wioska w Czerwonych Habitach, polsko-czerwonych habitach takich. Nie. Da, no wy Polacy nie wiecie, ja mam to wiedzieć za was. Musicie wiedzieć. Da. Jest Grzybowo, jest Rybowo, coś takiego. Grzybowo, grzyby zbierają, tam oni też taka wioseczka, jak jest tam, chyba biskup Stefanak tam gdzieś ich otworzył. Oni sobie znaleźli sami jakieś zarzuconą tam plebanie i tam mówię, tutaj będziemy. Bo ona chciała widzieć zgromadzenia proste, nie tak jak tam, gdzie siostry otworzyli i widziałem tam, gdzie ona się urodziła. W tym rodzinnym miejscu, tam prosto z marmuru najlepszych na świecie wybudowany dom dla sióstr. A to nie jest to, co ona chciała, co widziała. Tak to wszystko to było takie nieraz Macharski, chciał coś innego, kardynał, papież Wojtyla chciał czegoś. Oni chcieli tego miłosierdzia, tylko to była komisja watykańska, powiedziała, że tam nie jest wszystko dobrze i zamknęła te sprawy. Ale ze względu na to, że był papież Jan Paweł II, nie myślę, że on chciał złej rzeczy. On chciał czymś ratować Kościół. Ale żeby ratować Kościół, trzeba tylko prawdą. Nie można do prawdy dodawać jakiejś biżuterii. Najpiękniejszy człowiek jest nagi, a wszystko inne jest biżuteria, która może go upiększyć w jakiś sposób albo zeszpecić. Jednego nie trzeba. Każde dziecko, które się rodzi, to jest najpiękniejsze. Na tym to polega. Tak to tutaj jest takie wszystkie te tendencje, kto na tym zarabia dobrze w Medjugorje, oczywiście będzie robił reklamę takim filmom i będzie to pięknie wydawał to. Ludzie będą patrzeć. I od dzisiaj, po tym filmie, już Polacy wszystko pojedą do Medjugorja. I już Pauliny na Jasnej Górze kasy mieć nie będą. Marianie w Licheniu kasy mieć nie będą. Księża tam z Giechwald, jakie to jest zakonnicy tam, nawet nie wiem. Kanonicy. Jakie? Kanonicy. Kanonicy jakieś tam, kasa im przypalnie. No i co wtedy? Trzeba jakieś robić agitację nową. Albo odsutek jakieś objawić, chociażby jakiś byli jaki, a żeby to postawić na jakiś nowy taki kolei, taki, żeby będzie jakaś kasa szła. Bo jak to utrzymać wszystko? A to się nie da, kłamstwem nic nie da się zrobić. Chrystus jest prawda i tylko prawda nas wyzwoli. Pismo Święte mówi, prawda nas wyzwoli. I jeszcze inne zdanie jakie. Kto chce żyć w prawdzie, cierpieć będzie. Ojcze, kto żyje w prawdzie, będzie cierpiał. Od kogo? Od tych, którzy w prawdzie nie żyją. Ale kto wytrwa do końca w tej prawdzie? Będzie zbawiony. Co zrobi? Będzie zbawiony. Będzie zbawiony, no właśnie. A kto w prawdzie nie wytrwa, no nie będzie zbawiony. W tym kłamstwie nie da się przeżyć. Dlatego, jeżeli ta Matka Boża Medjugorska nic nie uzupełnia, to po co tracić pieniądze i jeździć tam, jeżeli do Giechwaldu bliżej? I do Jasnej Góry bliżej. A to dlatego, żeby rozbić Polaków. Reszty Polaków, tych jeszcze, które już tak marginalizowane, rozbić jeszcze medjugorskimi jakimiś objawieniami. Tyle, ja myślę, wystarczy. No, dzisiaj, jak już coraz mniej tych mądrych ludzi, no szkoda, tam już
Nawet jakaś bomba ich nie wystraszy. Dziękuję księdzu arcybiskupowi. Używajmy rozumu i żyjmy według Ewangelii. Nic nie bywa nowego na świecie, co już jest od dawna, od początku świata. Bo wtedy by te ludzie nie zbawiali się do początku świata, byliby nie wiadomo kim. Wszystko prawda jest dawno ogłoszona. Amen.